Co ty jesz? Chleb żytni, posmarowane awokado, gruba warstwa, na to zmielony pieprz, plaster wędzonego łososia. Ty jakiś niepoważny jesteś, brat? Łososia? Nie, ale dziki, pacyficzny, bez rtęci. Chleb sam teraz trzeba jeść. Najwyżej margaryną czy masłem sobie smarnąć. Tak przejechać raz, żeby jedynie te dziurki pozatykać. Kto tak powiedział? Epidemia jest. Oszczędnie trzeba żyć i jeść. A jak ci kasy zabraknie? Od ciebie pożyczę. Bo na tych grach to teraz niezłą kasę robicie. Ja sobie przeliczyłem, że mi oszczędności to starczy na jakieś 64 dni. A jak ty mi jeszcze dojdziesz, to przecież nie przeżyjemy nawet miesiąca. Co ty sobie wkręcasz, brat? Napisałem nową grę. Pro bono, kumasz? Żeby ziomale się wyluzowali przed kompem i sobie trochę popykali. Brawo! Brawo, obywatelska postawa. O czym? O wirusie. Czysty realizm. Nazywa się Żywy stąd nie wyjdzie nikt. Słuchaj, może zrób coś pożytecznego. Jakąś grę edukacyjną dla małolatów. Coś ku pokrzepieniu, a nie panikę w narodzie siejesz. W końcu. Co się nie odzywasz? Jakiegoś doła mam. Coś się stało? Bo naglądałam się wiadomości i jakoś tak. Nie dziwi się. Ciąża w czasach zarazy? Najgorzej. Mój brat się właśnie rozłącza. Nie, ale moja ciąża przebiega wzorowo. Zrobię dla pani symulację porodu. W domu, bez niczyjej pomocy, może się przydać. Ale po co? Ku pokrzepieniu serc. Co nie, brat? Cześć! Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek, koniecznie subskrybuj nasz kanał na YouTubie.